Dzisiaj hardkorowo Wam pokażemy zastosowanie kubotanu. Niestety będę musiał skrzywdzić mojego przyjaciela. To jest kubotan, który oddziałuje najbardziej na mięśnie. Ma największą powierzchnię wciskową i uderzeniową. Napnij klatę. Uderzenie, jeśli chcecie wykonać, musi iść od góry, czyli uderzamy tu. Automatycznie czujesz, że luzuje, tak? Czyli łapiemy, bum, odsuń się. W tym momencie już mamy zachowany dystans. Uderzenie oddziałuje tak. Wchodzi tu i schodzi w dół. Automatycznie wygina, czyli jeszcze raz pokazujemy. Uderzenie od góry i w dół. Nie da się przed tym napiąć. Jest to niewykonalne ze względu na to, że wszystkie mięśnie nam alarmuje. Kolejne uderzenie to jest tak zwane wykroczne na napiętą nogę. Jak widać, też działa, czyli uderzacie i ciągniecie. W tym momencie możecie wyprowadzić uderzenie, kopnięcie, cokolwiek. Przechodzimy dalej. Tradycyjnie, jak ktoś łapie, najszybciej. Uderzamy tu, bum, zejście. Mamy jego rękę, wykręcenie, cokolwiek, uderzenie w głowę. Czyli jeszcze raz powoli. Oddziaływujemy tutaj. Zjeżdżamy w dół, zaciskamy na kości, strzał tu. Powrót jest zablokowany, mięsień możemy wygiąć. Na full kontakcie tak samo. Wszystkie miejsca, pozwól, napnij się, czyli bach. Jeszcze raz, napinamy. Tu jest automatyczny odruch. Możemy jeszcze wyprowadzić uderzenie tu, kubotanem, uderzenia tego typu. Bądź bardzo destruktywne uderzenie po prostu na skroń, ale w tym momencie wywołamy, jakby to powiedzieć, najprawdopodobniej śmierć napastnika. Czyli standardowo, jak ktoś łapie, możecie oddziaływać też na mięśniu górnym. Też idzie uderzenie, sorry, i but. Musicie pamiętać, że jeśli używacie jednego urządzenia, reszta kończyn musi tak samo funkcjonować. Tak ćwiczymy. Jest akcja i musi być od razu reakcja. Jak ktoś łapie dwoma rękami, to jest, idzie ze mną, to jest bum, puść. I cały czas okładam go, żeby zdystansować się. W chwili, gdy ktoś łapie Nelsonem, to też. Próbujemy tu. Jest ręka, mam palec. Jeden, uderzenie w brzuch i but. Każda kostka, jaka jest, odczuwasz to. Teraz podwójny Nelson, podwójny, pod pachy, łapiesz i ty mnie ściągasz, tak? Co czujesz? I od razu na czapę. Co czułeś na rękach? Ból. Coś ci... rozprostowało, nie? O, znam porównanie. USG. Jak doktor sobie jeździ po klaczkach. Tak samo jest nieprzyjemne, boli. Dlatego jeszcze raz, powoli. Jak ktoś łapie, każdy mięsień. Raz, dwa, trzy, sorry. Musi być kontra, węzły chłonne. Uderzenie, czyli raz, dwa i kołek kanału. To by było na tyle.